No dzień dobry wszystkim, po znowu kolejnej bardzo długiej przerwie. Co u mnie? Założyłam rzęsy. O, teraz tam już od jakiegoś 3 miesięcy chodzę w rzęsach i te mi się bardzo podobają. Te mi się po prostu, po pierwsze, nie urywają w ogóle. Długo je mam, 3 tygodnie mogę chodzić i nic się nie urywa, mam bardzo zły kadr. O, teraz może trochę lepszy, tu moją rękę widzicie, przepraszam. No więc tak, samochód zrobiony, wreszcie po bardzo długich męczarniach zrobiony. Już Aldek jeździ naszym samochodem, więc to się poprawiło. No co jeszcze? No witam Was znowu po bardzo długiej przerwie. Jakoś tak odeszła mi ochota, nie wiem czemu, nagrywanie. Jakoś tak stwierdziłam, że to jest bez sensu, że właściwie kogo to interesuje, co ja robię, chociaż sama lubię oglądać vlogi, chociaż przez długi czas oglądałam same kanały książkowe, tylko i wyłącznie. Pomyślałam też, że może bym jednak robiła takie wrap-upy z tego, co przeczytałam, bo potrafię przeczytać 12 książek miesięcznie, więc trochę to jest, więc gadania też by było na temat książek, jakby Was interesowało. Jak nie, to może ktoś sobie znajdzie takie zainteresowanie tutaj, będzie tym zainteresowany, akurat też zacznie oglądać. Więc pomyślałam właśnie, że co Was to interesuje, to moje dziwne, śmieszne życie, które po prostu jest takie właśnie życie i ja i nic więcej. Więc w pracy dobrze, wszystko dobrze. Byłam w tamtym tygodniu u mamy, u rodziców właściwie, bo nie tylko mama, ale mój tata też tam jest. W jednym domu, w sensie nie rozwiedli się ani nic takiego, więc byłam u rodziców, tak myślałam wtedy, żeby Wam może coś nagrać. Mailo w ogóle odwalał jakieś numery, tam mój moich rodziców strasznie sikał, bo tam jest inny pies i ja pomyślałam, że to przez to, chociaż no, jest wykastrowany, nie powinien, no ale mama się tak przestraszyła, więc w ogóle powiedziała, że tego psa to wyrzuci. Oczywiście w cudzysłowie, nie, no ale była już taka na niego zdenerwowana, bo w kółko tam jej sikał. I jak przyjechałam, to stwierdziłam, że mu zrobię badania. Więc poszliśmy na badania. Wiedziałam, że mu nie zbiorę motu, to miał mieć cewnikowanie. Pani na cewnikowaniu stwierdziła, że nie cewnikowanie, tylko zrobi mu prospunkcję. No ale to go zaczęła męczyć, zaczęła wkładać mu igłę, stwierdziła, że ma za gruby pęcherz. Pytam się, czy to normalne, stwierdziła, że to normalne. Potem zaczęła mu robić cewnikowanie, ale stwierdziła, że nie ma takiego małego cewnika, co było dziwne, ponieważ byliśmy na konkretną godzinę umówili, na konkretny dzień, więc powinna była zamówić. Dziwna, chodzę tam od wielu lat do tych weterynarzy. Ale tu jest jakaś nowa pani, której nigdy nie znam. Poszliśmy do nowej pani, nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. No i właśnie to cewnikowanie zaczęła mu robić. I oczywiście jej się nie udało, więc wymęczyła mi psa 10 minut. Ale na koniec stwierdziła, że musimy jej z kubeczkiem jednak mu zebrać spod tego, wiecie co. No to ja się mi w ogóle nie udało, bo ja nie byłam szybka, to Altkowi się udało. Jakoś tam ten kubeczek podłożył. No i co? I faktycznie ma jakieś małe bakterie w moczu. Dostał leki, oprócz tego dostał też takie ziołowe, nie wiem właściwie czy ziołowe, jakieś takie leki, ale nie psychotropy, od weterynarza na uspokojenie, więc jak jesteśmy w piątki, w soboty sami, to on wtedy szczeka wieczorami, więc nie wiem dlaczego, jak jestem sama, to on szczeka, jak jest Altek, to w ogóle nie szczeka, więc mu wtedy daję tą tabletkę. Oprócz tego, oczywiście mój pies musi być bardzo problemowy i właśnie, teraz się zastanawiam, czy Was w ogóle interesuje update tego, co się dzieje z moim psem. Mój pies jest w ogóle oczywiście bardzo problemowy, więc okazało się, że ma uczulenie. Najpierw wiosną myślałam i latem, że to jest uczulenie na trawy, zaczęłam go myć szaponem, było dobrze. Teraz miał bardzo czerwony brzuch, bardzo czerwone uszy, dostał steryt też, oczywiście straciłam 400 zł w jednym miesiącu na psa. No ale dobra, to tego nie żałujmy, nie? No to steryt dostał, ale pani powiedziała, że jak nie zacznie, bo się okazało, że ja mu kupowałam wołowinę z wołowiną karmę, bo ja myślałam, że uczula tylko kurczak i tam może, no kurczak właściwie myślałam, ale okazało się, że wołowina też jest jednym z najbardziej uczulających białków. Białek dla psów, białka dla psów, więc okazało się, że on może na przykład wieprzowinę, więc ja już się wkurzyłam i w zoologicznym jest jagnięcinę, może królika, wieprzowinę. Jest karma z jagnięciną, taka sucha, bo suchą też musi jeść, bo te zęby musi sobie mieć, więc w poniedziałek, czyli jutro, bo dzisiaj jest niedziela, kupię mu tą jagnięcinę w kostkę, no i zobaczymy, jak się będzie czuło. Na razie od 4 dni mu gotuję, więc mu raz ugotowałam wieprzowinę z ryżem, z marchewką, no ale teraz podczytuję sobie. W ogóle Legi mi zrobiło ten numer i teraz się zdenerwowałam, bo ja cały czas czytałam na Legi mi, nie wiem czy wiecie, że zrobiło ten numer, kto interesuje się książkami, to wie, że parę wydawnictw od nich odeszło. Czekajcie, napiję się kawy, bo mi gadam 4 minuty i zaraz. Parę wydawnictw od nich odeszło, więc jak parę wydawnictw od nich odeszło, to wielu książek nie ma, no to nie było pewnych książek, które chciałam na temat diety psa, a były wcześniej, więc jest na Empik Go, no ale akurat nie chciałam, akurat nie miałam tak na koncie pieniędzy, żeby sobie zasubskrybować kolejne, czyli Empik Go na całe, więc zasubskrybowałam, że 3 książki w miesiącu na razie za 24 zł. Więc tam właśnie sobie czytam 3 książki o żywieniu psa, trochę podpatruję w internecie, znalazłam nawet takiego pana na YouTubie, dietetyka od psów i kotów, więc no ale 181 filmów, więc też trochę do oglądania, więc podczytuję, więc okazało się, że wieprzowina, marchewka i ryż to za mało, więc ostatnio mu zrobiłam i w ogóle to mu zmieniłam w termomiksie taką papkę, nawet kot to jadł,
bo oczywiście kot obrażony byłby, gdyby nie dostał tego, co Milo. I teraz zrobiłam mu wczoraj takie pulpety, że wzięłam mięso mielone wieprzowe, dodałam dużo marchewki, duże pietruszki, natkę pietruszki, bo pies musi mieć witaminę C, okazało się, minimalna ilość soli, bo też powinien, i oleju rzepakowego, i zrobiłam mu tego pulpety parowane na parowniku i podałam mu, jak w restauracji, z makaronem bezglutenowym. No Furek oczywiście pulpety też je, czemu nie? A jutro znowu stwierdziłam, że mu zrobię, bo to na 2 dni tak robię, że mu zrobię, może mu kupię tą jagnięcinę w kostce, to zobaczymy, ale stwierdziłam, że mu zrobię, co mu zrobię? Zrobię mu teraz tak, znowu wieprzowinę, bo mi zostało około 400 gram wieprzowiny, więc zrobię mu wieprzowinę z marchewką, z pietruszką. I tam było właśnie napisane, żeby jeszcze do tej papki rozmieść mu banana, bo to też jest bardzo ważny banan i nie jest oczulający, i też polać olejem rzepakowym, więc jutro takie z marchewki, z pietruszki i z mięsa takie uduszę mu to, potem mu to rozdrobnię i dodam właśnie jeszcze do każdego posiłku trochę banana i trochę oleju rzepakowego, no żeby on to wszystko miał, no ale mówię, jagnięcinę też może kupię, więc nie wiem, czy Was interesują te moje wypociny i moje życie. No ale stwierdziłam, że znowu będę nagrywać, bo mnie naszła ochota. Ja zauważyłam, że robię takie przerwy, co jest bez sensu, bo w ten sposób kanał nie działa. Nie wiem, nie ma na nim ruchu po prostu, więc tych subskrybentów chyba tu nigdy nie będzie. Chociaż oczywiście dziękuję za tych, co są. Bardzo, że ktoś w ogóle ogląda to. Więc z powrotem moje wypociny życiowe będą nagrywane. I dzisiaj robię kapuśniak. Kapuśniak z kapusty mojej mamy, bo przywiozłam od mojej mamy kapustę kiszoną. I co? Kapustę kiszoną przywiozłam i zrobiłam na żeberkach. Wczoraj ugotowałam wyraz żeberek, teraz będę to od nowa gotować i będę dodawać kapustę. Do tego przesmażę boczek na patelni, potem dodam do kapuśniaku i na tym boczku przesmażę cebulę i marchewkę i też dodam do tego boczku, a ziemniaki ugotuję oddzielnie, bo się w kwasie nie chcą ugotować. Ostatnio zrobiłam ten błąd i po prostu ugotowało mi się kapuśniak nie wiadomo ile czasu, bo ziemniaki nie chciały się ugotować, więc tak być nie może, więc i jeszcze mam taki przepis, że trochę tej wody z ziemniaków się dolewa do tego kapuśniaku. Nie wiem, jaki mi wyjdzie teraz, bo ostatnio robiłam, był przepyszny, ale tak sobie zażyczył drugi raz. No więc mówię, moje życie wraca na YouTube'a. Życie i ja. Zaraz Wam coś jeszcze może nagram. Znaczy na pewno coś nagram, przecież nie puszczę 7 minut swojego gadania tylko. Więc no i nie wiem, może spróbuję częściej nagrywać. Bo oglądam teraz taki kanał Webeciaku czy coś takiego. I właściwie ona też tak nagrywa tylko takie zwykłe życie. Po prostu uwielbiam to oglądać. Jest bardzo ciekawe. Nic się tam, nie wiem, niesamowitego nie dzieje. A jednak mnie to intryguje. No. A z książek to teraz, no i Wam nie pokażę. Dobra, tu Wam wkleję okładkę. Wkleję, no mam nadzieję, że wkleję. Zaczęłam czytać, w ogóle ostatnio znowu Kinga czytam i zaczęłam czytać Mroczną Wieżę. Nie wiem, czy wiecie, jest taki cykl Kinga, Mroczna Wieża, ma 7 części. No i pierwszą część pochłonęłam, drugą tym bardziej, tutaj Wam wkleję. I teraz jestem na trzeciej i zastopowałam na 200, jakieś 60 stronie, jest 500, a nie wiem czemu, bo jest ciekawe, ale mnie zastopowało. A w tym czasie przeczytałam Pomiędzy sobie i to bardzo szybko, bo w ciągu 2 dni przeczytałam 2 książki Ruth Ware. Też Wam tutaj wstawię, ta Ruth Ware to przeczytałam Pod kluczem, bardzo fajna książka, taka, że dziewczyna jedzie jako opiekunka do pewnego wielkiego domu rezydencji, no i tam się dzieją różne cuda, niby ten dom jest nawiedzony, a potem się, nie powiem co okazuje, albo się okazuje, że jest nawiedzony, albo nie, nie powiem Wam, ale myślę, że zrobię wrap-up z tego miesiąca, chociaż w tym miesiącu to nie przeczytałam za dużo książek, właściwie. No i jeszcze przeczytałam Śmierć pani Westaway. Ta była gorsza, była o tym, że po prostu pewna dziewczyna, która jest biedna i zajmuje się tarotem, dostaje spadek, tylko że najprawdopodobniej to nie jest jej babcia. No i też się różne rzeczy okazują, też jedzie do pewnej rezydencji, tam się dzieją różne rzeczy, coś ona, ta Rotuer, lubi rezydencję, no ale też Wam nie powiem, co tam dalej, więc tu też Wam wkleję, ale podlecam to pod kluczem, to Śmierć pani Westaway było gorsze, ale to mówię, to przeczytałam te 2 książki w ciągu 2 dni, nie mogłam w nocy spać, to jedną popchnęłam, naraz miała 400 stron prawie, ale tak się szybko czyta. No i zastanęłam na tej Mrocznej Wieży. A teraz jeszcze z filmu bym chciała, słuchajcie, obejrzeć Deadpool i Wolverine, bo i chyba dzisiaj to zrobię, jak ugotuję ten kapuśniak, umyję włosy, bo dzisiaj mam czas mycia włosów. Mam grzywkę z powrotem, ale teraz jest zakryta znowu. I umyję te włosy, to zrobię, obejrzę ten Deadpool i Wolverine, bo nie byłam w kinie, chociaż bardzo chciałam iść, ale oczywiście znowu nie poszłam do kina.
I chciałabym obejrzeć Masteczko Salem na podstawie książki Kinga, bo specjalnie przeczytałam sobie jeszcze raz. Pierwszy raz czytałam 20 lat temu, więc tu wszystkie okładki mam w stawie. No i polecam tą Rudwer pod kluczem. Jeżeli ktoś lubi kryminały, takie trochę z wątkiem nadprzyrodzonym, to polecam. No właściwie to nie jest kryminał, to jest... Właściwie jaki to jest rodzaj książki? Nie. A moje usta, które były powiększane, wcale nie są w ogóle, to było chyba w marcu wtedy robione, już powinny być jeszcze raz powiększone, żeby były takie. Ogólnie gadam 10 minut, już was na pewno zanudziłam. Nie wiem, czy gadanie lubicie, ale na razie, a potem jeszcze coś nagram, może jak robię kapuśniak. Okej, okay, więc tak, zupa. Tutaj się gotuje od nowa zupa. Dużo chyba wody mam, nie wiem, mam nadzieję, że nie, zupa. I co? I żeberka wyjmę. Tu się gotują ziemniaki oddzielnie. Tutaj boczek, tutaj jest kapusta, zaraz dodam. I tutaj przesmażę po boczku marchewkę i cebulę, więc ja tak robię kapuśniak. Wiecie co? Chciałam sobie umyć włosy. Znaczy, no będę myła włosy, a ja jak myję włosy, słuchajcie, a w ogóle polecam tą szczotkę z Rossmanna, całkiem fajnie rozczesuję. A ja jak myję włosy, słuchajcie, to muszę olejować. To najpierw olejuję. Jak to się mówi? No wiecie, o co chodzi. Olejuję. Nie mogę rozczesać, ale sobie użyłam odżywki do rozczesywania, więc olej musi być. I co się okazało? Olej musi być, potem maseczka po myciu, nie? Więc mi to zajmuje, moje włosy zajmują mi 2 godziny, potem jakieś prostowanie i w ogóle, i nie mogę umyć na noc, bo wtedy jest masakra, co nie? Muszę mieć normalnie umyte i jeszcze grzywka, czyli rano i tak będę musiała poprawić grzywkę. I nie mam oleju i totalnie, i miałam też ostatnio aloes taki z Biedronki, bardzo mi się sprawdzał, ale nie mam, więc stwierdziłam, że nałożę to. Ogólnie jest brudne, sorry, zaraz to umyję w ogóle może. I tak, to jest woda brzozowa. Ja tą wodę brzozową często sobie robię tak po prostu na końcówki, można to mnie ścierać, ale ja teraz sobie jej użyję, po prostu namoczę normalnie bardzo dużo włosy i użyję jej takie właśnie wstępne takie, wiecie, żeby to się wchłonęło. Nie wiem, nigdy tego nie robiłam, ale trzeba wykorzystywać to, co się ma, sorry. Więc, znaczy sorry, że pęknęłam, przepraszam. Więc po prostu wykorzystam sobie to, co mam. Tak jak mówię, nigdy nie robiłam tego przed myciem, no ale na pewno nie zaszkodzi, tylko się tu wchłonie. Więc dużo tego daję tym razem. I muszę sobie koniecznie kupić jakiś olej do olejowania, ale takie są małe tylko, nie te jojoba. A ja mam długie włosy, więc mi będą szybko schodzić. I zaraz wam pokażę jeszcze, co używam. W ogóle z grosze używam czegoś takiego do mycia, przy myciu włosów. I bardzo to lubię. Nie widać mnie. I bardzo to lubię. Takie coś do... No i Majlo szczeka oczywiście. Ja zwariuję z tym jego szczekaniem, naprawdę. Majlo, przestań! Już! Przestań. Sorry, nie było mnie, ale musiałam go uspokoić. Ja nieczęsto w ogóle myję włosy. Jak już myję, to mi potem dużo wychodzi tych włosów. W ogóle muszę zacząć, obiecałam sobie, że będę łykać tą... No wiecie co, jak to biotynę. Ja mam chyba skrzyp z czymś tam do włosów i chyba muszę to zacząć używać. I pokażę wam zaraz, co używam do włosów przy myciu. Że ja nie używam, że ja myję włosy raz na tydzień, naprawdę, bo najpierw chodzę w rozpuszczonych przez 3 dni, 4, a potem sobie robię po prostu koka i zakładam opaskę, więc tego nie widać, jakie są. I w ogóle stwierdziłam, że muszę sobie po wypłacie zrobić zamówienie z Yves Rocher. Dawno nic nie robiłam z Yves Rocher, a bardzo lubię. W ogóle moim marzeniem jest, żeby sobie kupić ten kalendarz adwentowy z Yves Rocher, ale w tym roku chyba dalej nie kupię. No i sobie tak wzięłam tym wodą brzozową, nawaliłam i trudno, niech się teraz wchłania i będziemy potem myć i maseczkę robić. Maseczek to ja mam po prostu, słuchajcie, miliony, muszę zrobić porządek w maseczkach. Po prostu multum mam maseczek do włosów. To nie to, że trochę, słuchajcie, ja nie mam trochę maseczek do włosów. Ja kiedyś się zainteresowałam tym do włosów, czym się zainteresowałam? No powiedzcie mi. Zainteresowałam się włosinkiem trochę i wtedy oglądałam, nie oglądałam, tylko sobie kupiłam takiej buki kosmetycznej hedonistki. Ja wam to polecam, one są świetne ogólnie i wtedy po prostu kupiłam bardzo dużo odżywek, żeby tak, bo tam się miesza te odżywki, tam się robi różne rzeczy, więc sobie kupiłam, ale tam wam teraz pokażę, jaką ostatnio lubię. Przypomniało mi się o niej, Banana Food z Garniera i to jest maska do włosów bardzo współsuchych, 3 sposoby użycia.
Można je używać także naleść na mokre włosy, aby je odżywić, ułatwić przesuwanie, jako maskę, jako pielęgnację bezpłukiwane na końcówki. I ona w ogóle bardzo ładnie pachnie i nie wiem, czy widzicie, już mam jej tyle, więc ostatnio ją lubię i ją chcę wykończyć. Ale stwierdziłam, że dzisiaj sobie użyję takiej, bo też kiedyś taką kupiłam, z Hello Body Coco Hair Mask, maska kokosowa do włosów. I ta po prostu pachnie obłędnie i właściwie to nie wiem, jaka ona jest. Nie wiem, czy ona jest tak umektantowa, czy emolientowa, czy jeszcze jakaś. Tam mówię, tam zaczęłam mieszać, tak się jeszcze na tym nie zaczęłam znać, więc zaczęłam sobie mieszać podług tego, co ona mówiła. Tam są plany pielęgnacyjne do włosów, właściwie mogłam do tego wrócić, bo chyba wszystkie te maski mam, ale tam się myję włosy 3 razy w tygodniu, albo 2, albo aha, jako 1, nie, 2, 3. Czy ja bym mogła też, że 2 razy w tygodniu myję włosy, to bym może chyba wrócę do tych kosmetycznych hedonistki, do tych e-booków. No to mam to, o, z Hello Body. I powiem wam, czego używam. Używam coś takiego, ale mi się kończy niestety, z Yves Rocher. I to jest gomasz oksyżant, czy jakoś tak. I to jest jakby peeling do skóry w głowy. I to jest, to się stosować na mokre włosy, nasady, 1-2 razy w tygodniu, przed myciem szamponem, masować i spłukać. I to jest taki peeling do włosów i do skóry głowy. I ja sobie to zawsze robię przed myciem. Ale dzisiaj sobie coś popatrzyłam i zauważyłam, słuchajcie, że mam też taki peeling trychologiczny, więc tego w następnej kolejności będę używać, zanim sobie zamówię i wroszę. No i to wszystko na razie. No i nie wyłączyłam. Będę robiła Raffaello, ponieważ... Ale mój paznokieć od spodu wygląda brzydko, widzicie? Bo mi odrósł paznokieć. No nie mogę. A teraz chodzę do innej laski, bo tamte mówiłam wam, że bardzo... Sorry, bardzo daleko mieszkała. Jak zaraz spadniecie, to mi się wywali telefon. Bardzo daleko mieszkała. Więc zaczęłam robić gdzie indziej i trochę średnio robi, bo mi się czasami łamią. O, tutaj mi się złamało, już mi się chciało iść na naprawę. Bo stwierdziłam, że w środę mam paznokcie, dzisiaj jest niedziela, to już dobra, może wytrzyma, jak nie, to też trudno. Najwyżej będę wyglądała śmiesznie. I ta po prostu jakby... Tamta mi co drugie paznokcie robiła nowe paznokcie. A ta mi, o, robi tak, że tylko... Na, i tak potem wychodzą takie trochę, wiecie, jakie takie... Ten to już w ogóle wygląda jak pteranozaura, czy jak to się tam nazywa. Więc, no nie wiem, tamta robiła ładniejsze, niby z tej strony są ok, ale pod spodem, jak tak się spojrzy, są średnie, no ale nie chce mi się tak daleko jechać i ta jest tańsza. Tutaj po prostu idę 5 minut, no może 10 i już mam, a tam jeździłam, Aldek mnie woził, to pół godziny nam zajęło, bo prawie cały Wrocław. Więc, o, Kiciusia widzicie, już dawno, dawno nie widzieliście, Majdo to wam w ogóle nie posłałam, Kiciuś, nie pokazywałam w sensie. No i będę robiła Raffaello, w tamtym, bo stwierdziłam, że co weekend będę robiła ciasto. W tamtym tygodniu robiłam ciasto takie kruche ze śliwkami. Jest Kiciuś, zobaczcie. Jest i Kiciuś, a tam znowu pranie jak zawsze u mnie po prostu prawie wisi. Chociaż ja tylko w piątki, w soboty robię pranie, chyba że nieraz tam kocę to w tygodniu. Ale ja gadam. No i Raffaello, bo obiecałam, że co tydzień będzie ciasto. No i właściwie to miało być wczoraj robione, ale jest dzisiaj robione, dobra. I Raffaello, bo Aldek uwielbia tak średnio, ale i tak sobie jutro kawałek wezmę do pracy, a w przyszłym tygodniu robię to, co ja uwielbiam, czyli tiramisu. No i chciałabym wam pokazać, ale robię ogólnie w Thermomixie. No chciałabym wam pokazać, ale niezbyt mi to, widzę, wychodzi, bo to nie jest takie proste. I jak nie walniecie, to będzie dobrze, więc dobra, spróbujmy. I co trzeba zrobić? Rozpocznij gotowanie. Założyć motylek. Dobra, mamy motylek. Mamy motylek. O, mamy motylek, co dalej? Ogólnie ostatnio mi się zepsuł Thermomix. Ja go włożyłam, a on zaparował się na ten i wyczyściki. Ja wyczyściłam tam w środku pod tą wazą i nic. I 2 razy tak było, po prostu zatrzymywał się, mówię, już pójdzie do serwisu. Ale wyczytałam w internecie, że trzeba mocno je umyć tam z tego, wysuszyć przez całą noc i potem, słuchajcie, pędzelkiem w alkoholem. I naprawił się. Jeżeli ktoś ma Thermomix, to jeżeli będzie wyczyściki, to konieczne jest takie umycie ich dobrze od tego tłuszczu i namalowanie alkoholem, żeby to wyparowało, pomalowanie alkoholem, pędzelkiem czy jakieś patyczkami i żeby ten alkohol wyparował. No dobra, robimy Raffaello. Teraz 500 gram mleka. Akurat mam 500 gram mleka, więc uwaga, odkręcam i mi się wylało. Wiecie co? Wylało mi się mleko, nie rozumiem czemu. Dobra, nalewam. Mam nadzieję, że tu jest to naprawdę 500 gram, tak? A może zaraz się okaże, że ja czegoś nie mam. Bo ja nie pamiętam, co tu jeszcze trzeba było. 500 gram, nawet było 506. 160 gram cukru, tylko sobie wytrę. Poczekajcie i wyrzucę do tych, co się wyrzuca. Wiecie, co się wyrzuca. Do plastików. Ja mam tutaj taki... Mam folię do plastików i taką torbę papierową do tego, żeby, wiecie, wyrzucać tam, gdzie potrzeba. 160 gram cukru. Specjalnie ostatnio cukier kupiłam. Bo miałam tylko trzecinowy, więc kupiłam cukier.
Właściwie chyba nie mam, a mam do przesypywania cukru, więc potem sobie zaraz przesypię. Więc dajemy 160 gram cukru. Dobra, żeby to wyszło. To strasznie słodkie, nie? To dopiero kalorii ma. Dlatego ja jutro sobie wezmę tylko kawałek. Ale tak pewnie zje całe, bez problemu. On to tam, dobra, 164, ale to nic. To sobie przesypię za chwilę. I wiórki kokosowe. Okazało się, że mam, bo Aldek mi wypomniał, że już kiedyś miałam mu robić Raffaello. Więc mi wypomniał. Dobra. A źle uciałam, bo zobaczcie, tak uciałam. Znowu to wyrzucę, bo ja jestem tak przyzwyczajona. Słuchajcie, że jak coś robię, to od razu sprzątam. Nie wiem, czy wy tak macie, ale żeby potem nie było takiego syfu, to na bieżąco sprzątam. Kiedyś tak nie umiałam, teraz już tak zawsze robię po prostu. No i w ogóle kapuśniak, słuchajcie, mam tutaj i wyszedł wręcz, no i widzicie, że mam tutaj oczywiście, wyszedł wręcz idealny. Ja sobie naprawdę wreszcie ten statyw kupię, ale to zrobię po wypłacie, bo miałam różne wydatki w tym miesiącu, więc sobie po wypłacie kupię statyw. Wekrzyn podobno nie jest taki zły, tak? Jak wszyscy mówią. Dobra, 100 gram wiórków kokosowych. Ja w ogóle nigdy nie umiałam robić Raffaello, wiecie, gdyby nie Thermomix, ja bym tego Raffaello pewnie nie zrobiła. Ja umiem gotować i zupy ostatnio zawsze sama gotuję. Czekajcie, powinna mieć taką zapinkę. Zupy gotuję, no mam taką średnią zapinkę. Zupy, wszystko potrafię gotować ogólnie. Gulasze, nie gulasze, zupy, ale... To jest też często używane. Naprawdę, słuchajcie, mam już chyba 4 lata tego Thermomixa, czy 5. Ja naprawdę go często używam i ja naprawdę lubię go używać, naprawdę. Nawet wczoraj właśnie mówiłam, że zmieniłam, przedwczoraj zmieniłam Majlo, bo były za grube kawałki, to mu zmieniłam na taką papkę fajną, jedzenie i też było inaczej, bo ostatnio zjadł i on sobie pogryzł, nie pogryzł i mi połknął i zwymiotował troszeczkę. Więc potem nie, ja zrobię mu papkę, żeby nie było, nie? W ogóle jest 10 po 5, ja te włosy, one już zaraz wyschną od tej wody burzowej, więc będę je zaraz myć. Dobra, mamy 100 gram wiórków, 3 żółtka, nie pomyślałam, że trzeba żółtka, co ja zrobię z białkami. Słuchajcie, no wiem, że mnie znowu nie widzicie, otwieram lodówkę, więc jak zaraz nie spadniecie, to będzie dobrze. Co nie? I nie mogę wyjąć jajka, słuchajcie, no ni cholery, że tak powiem, jajka nie mogę wyjąć, mam za długie paznokcie do wyjęcia jajek. Słuchajcie, no zaraz rozwalę jajko. Sole nie mam, nie wiem. Dobra, mam jakoś to jajko. 3 żółtka, no i teraz słuchajcie, jest problem, bo co ja zrobię z białkami, nie? No właśnie, znowu będzie mycia za chwilę. 3 żółtka. Więc nie trzęsiecie się, nie, dobra. Ostatnio w ogóle mi żółtko, wleciało mi białko z żółtkiem, więc zmarnowałam jajko. Więc teraz uwaga, ja się będę, słuchajcie, skupiać na 3 żółtkach. Okej, jedno jest. Dobra, tu sobie odłożę. Teraz drugie. I co ja zrobię z białkami, no? Co można zrobić z białek, słuchajcie, tylko z 3? No z 3 to nic się nie da, nie? Tak to można by beze zrobić, ale z 3 jajek to co tam, to nic. 3 białek. Nie wiem, muszę sobie wpisać białka, może mi coś wyskoczy z białek i coś zrobię najwyżej. O, mówiłam, już mi się psuje to białko, jeszcze mi skorupka wpadła. My God. Dobra, do białek mi wpadło żółtko. Okej, wyrzucę, słuchajcie, bo tak jak mówiłam, ja muszę od razu mieć sprzątane, więc nie gniewajcie się, że tak to wygląda. I ja tutaj trochę mało mnie jest. Dobra, te białka zostawię, pomyślę, najwyżej wsadzę do lodówki, zobaczymy co. 3 żółtka. Dobra, to do mycia. O, już Thermomix, słuchajcie. Cukru waniliowego, w sensie nie mamy cukru waniliowego, to logiczne, więc cukier wanilinowy dam i ja w ogóle muszę, słuchajcie, zrobić porządek w przyprawach. Ja też Wam to nagram, jak będę robiła porządek w przyprawach. Zrobimy sobie takie porządkowanie przypraw, jeżeli chcecie ze mną, bo ja bym bardzo chciała, to ja Wam pokażę takie porządkowanie przypraw, znaczy moich przypraw, nie? To co do wykorzystania wcześniejszego będziemy próbowali wykorzystać. 2 łyżeczki cukru waniliowego. 2 łyżeczki, no to mamy raz. I możemy całość sypać, dobra, nic się nie stanie, to będą akurat 2 łyżeczki. Idzie do tego, do śmieci. Co dalej? 50 skrobi ziemniaczanej. I teraz znowu znikam, słuchajcie, bo mam na dole. Jezu Święty, mam nadzieję, że mam skrobię ziemniaczaną. Jak ja nie będę miała skrobi, to mi się to... Boże, nie mam. Ja mam mąkę ziemniaczaną, to chyba to samo, nie? Słuchajcie. Słyszycie mnie w ogóle? Słyszycie mnie? Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Mam mąkę ziemniaczaną, mam nadzieję, że to jest to samo i mam nadzieję, że tu nie mam robaków. Nie mam, dobra, no mam nadzieję, że to jest to samo mąka ziemniaczana skrobia, nie? Chyba tak. A to jest dlatego, żeby się stało gęste, nie? Więc... A, i mówiłam Wam, że zrobiłam tak, że te ziemniaki gotowałam osobno do kapuśniaków. I to był naprawdę super strzał w dziesiątkę. Bo jednak pierwsze ziemniaki były ugotowane. Muszę tu wyczyć na dole, słuchajcie. Już mi się mąka wysypała. Ziemniaki były ugotowane.
To po pierwsze. A po drugie, czekajcie, bo znowu mnie nie widzicie, ja do was gadam. Gadam i gadam, a wy mnie nie widzicie. A ja mam brudną podłogę od mąki. A po drugie, to dolałam tą wodę, tak jak było mówione, z ziemniaków i to naprawdę nic nie zepsuło. Jeszcze 50 gram mąki pszennej. Jezu. I to nic nie zepsuło, tylko jeszcze fajnie zrobiło. Jezu, jutro z dziećmi robię podkumyki. Muszę pamiętać wziąć wałek i mąkę. Czy ja mam taką całą mąkę? Mam. Dobra, ja sobie ją wyjmę, żebym pamiętała. Podkumyki jutro z dziećmi robię w szkole. A co? Bo mieliśmy temat o takich średniowiecznych miastach. No i tam było, że jedli podpłomyki. No to dzieci, co to są podpłomyki? Co to są podpłomyki? Mówię, że z wody i ciasta. A że mamy dwa piekarniki w pracy, to zrobimy podpłomyki. Napisałam rodzicom, żeby dali wałki i deseczki, więc będziemy robić. Dobra, 50 gram mąki pszennej, więc muszę pamiętać, żeby wziąć, bo jak zapomnę, to będzie numer. Dobra, trochę mi wychodzi wszystkiego więcej, ale to nie będziemy się przejmować. No i teraz założymy pokrywkę. Zobaczymy, jak długo będzie was męczyć. Ło, moi drodzy, muszę was wyłączyć, bo to jest 13 minut, nie wytrzymacie tego. Sobie w tym czasie przesypię cukier, umyję trochę talerzy i tak dalej. Dobra, zrobiło się. Naczynia w tym momencie umyłam. Po kapuśniaku umyłam sobie ten, zrobiłam porządek w kuchni. Cukru nie mogłam przesypać, bo okazało się, tam sobie przesypałam cukier trzcinowy, czego nie lubię. Więc teraz dalej dodajemy... No dobra, zrobił się taki budyniowy. Dodajemy 250 gram masła. Kurwa, mam... Sorry, przeklinałam, mam 200. To musi wystarczyć, co nie? Nie pomyślałam, że 250, słuchajcie, że mi jedna kostka nie starczy, no to musi starczyć 200, nie? Trudno. Słuchajcie, no trudno po prostu, no. A jeszcze Majla z Furkiem by po kawałku chcieli dostać, bo im czasami masła trochę daje. No ale wiecie, no, nie mam. No nie mam jak im dać, no mam tylko 200 gram. I to niezbyt fajnie. A, będzie znowu mycia. I za to lubię Thermomix. Wiecie, że w tym czasie on sobie coś robił, a ja sobie robiłam coś innego i mogłam w tym momencie zrobić różne inne rzeczy. I to jest fajne. Dobra, dam im kawałek, bo przecież im do dupy ucieknie wszystko, nie? Nie słyszycie? Sobie gadam coś tam. Dobra, dla Milo i dla Furka kawałek. No muszę im zaraz wyjąć te pulpety. Ja wam pokażę, jak te pulpety wyglądają zaraz, bo będę wyjmować, bo ja już potem kończę tego vloga na dzisiaj. Bo zrobiłam powrót i z tego powrotu mi wyszło, wyjdzie 24 minuty, więc dużo mi wyjdzie. No, no 192 gramy masła mi wyszło. Dobra, no i zakładam miarkę, mam nadzieję, że może nie będę was musiała wyłączyć, ale chyba muszę, bo 4 minuty znowu. Znowu was wyłączam. Wyłożyłam już krakersami spód. Wyszło takie. Wlewam masę. W ogóle ten motylek później jest trudno domyć i to jest najgorsze, wiecie? I no dobra, zobaczymy. Masę wylewam. No i co? Żeby mi starczyło na drugą część, nie? Kurde, te krakersy się przemieszczają, wiecie? Jak robicie Raffaello, też tak macie, że te krakersy wam się przemieszczają? Kiedy zrobiłam Raffaello do pracy na urodziny, to wszystkie smakowało, ale teraz jakieś mam wrażenie, że mi nie wyjdzie. Nie wiem czemu w ogóle, no ale dobra. Takie mam wrażenie. Ale dziwne wrażenie, ale dobra. Muszę jakoś to rozłożyć. Przestań! Znowu szczeka, widzicie? No to jest taki głupek. Przestań! Taki głupek, ja po prostu nie wiem. Już mi przychodzi ten dzielnicowy, ostatnio nie przychodził, ale powiem wam, że się boję, że znowu przyjdzie. Bo ten naprawdę ma kurde z tym szczekaniem takiej jazdy. Słyszycie mnie, nie? I tak jak mówię, wyszło 20 minut, już chyba 4. Więc tym razem skończę tego vloga, a jutro sobie jak przyjdę z pracy. Dobra, mam jedną część, rozkładam drugie krakersy. A jutro, tak nie mam taką nierówną tą i muszę krakersy, jak to się mówi, dzielić na pół i tak nie do końca mi to równo wychodzi, no ale dobra, to olejmy, co nie. No i jutro przyjdę z pracy, to sobie jutro zrobimy te, bo dzisiaj to już nie chcę, bo pewnie przyjdzie Altek i tam wiecie o co chodzi, w ogóle będzie, nie zdążę wam pokazać, bo jeszcze tą głowę muszę zrobić, tak jak mówiłam, zaraz mycie, a to mycie to wam mówiłam, jak wygląda, więc... I teraz będzie inaczej. Tak jak mówię, to mycie, więc to mycie jeszcze dzisiaj, więc jutro sobie zrobimy przyprawy. No nie wiem, czy was to będzie interesować. Teraz zrobimy sobie takie po prostu ten z przypraw, nie? Dobra. Rozkładam drugą część. Nie pokażę wam, jak wygląda, ponieważ nie mogę tego podnieść. Mam taką, wiecie, silikonową blachę. Silikon... No kurde, nie starczy mi na drugą część, słuchajcie. Jak ja to zrobiłam? Nie no, musi starczyć, no. Przecież w życiu mi tego nie brakło.
Źle rozłożyłam chyba, dobra, nieważne. Co, uwaliłam termomix na około, świetnie. Będzie znowu paprania się w termomiksem. Masa wyszła dobra. Śmieszne jest to, że Altek nie lubi mleka, ale Raffaello lubi, nie? Jest praktycznie na samym mleku. Raffaello, no kurde, ta góra mi nie wyszła. Za dużo tam dałam tego. Ajajajajaj. No wiecie co, żeby... Nie, no dobra, wyszło, starczy. Starczy, starczy. Starczy, jeszcze wygrzebię tutaj. Dobra, jakoś starczy. Majo tu myśli, że coś dostanie do jedzenia. Zaraz wam też pokażę te pulpety, które wyglądają dla niego jak normalnie dla dorosłych. Znaczy dla ten. Takie same stwierdziłam, że zrobię mniej Altkowi, tylko z przyprawami. I będzie dobre. Ja nie wiem, to chyba musi co? Jezu, włosa mam. To chyba musi mi... Teraz od razu do lodówki? Zaraz zobaczę, czy to od razu do lodówki, czy... Wiecie o co chodzi. Może wam pokażę zaraz efekt końcowy i tym miłym akcentem wtedy zakończę wszystko, nie? Dobre smaku wyszło. Ale motylek umyć to jest tragedia. Dobra. Aha. Jeszcze wiesz, posypać wiórkami. Wystawić na 8 godzin lodówki. Aha. To widzę, jak będzie 8 godzin przy Altku. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Tylko wam jeszcze pokażę te pulpety dla Milo. Aha, i dzisiaj będę robiła, bo mi białka zostały. No i co ja mogę zrobić z białek? Omlet, nie? Omlet. Tylko, że słuchajcie, ja pierwszy raz w życiu będę robiła omlet. Tam sobie dodam natki pietruszki na jutro do pracy. I ja powiem wam szczerze, nie wiem, czy mi wyjdzie omlet, bo ja w życiu omletu nie robiłam. Na dodatek zrobię na trochę oliwie. Więc nie wiem, czy mi wyjdzie, więc zobaczymy. Wiem, Aldek to lubi, bo lubi tak wiórki kokosowe, że on uwielbia Raffaello. To on zje całe Raffaello bez problemu, myślę. To nie będzie problem. A ja tak uwielbiam tiramisu, że ja bym mogła znowu całymi tiramisu sama zjeść, nie? No, tiramisu robię w naczyniu żaroodpornym, bo mam takie większe. I akurat mi świetnie się ten to robi. Dobra, wystarczy tych wiórek kokosowych. Zaraz będę musiała mieć czerwonić wszystko, a potem głowę, nie? No, a potem jak zrobię głowę, to może omlet. Przecież najpierw bym zrobiła omlet. Się trochę wstydzę robić pierwsze jedzenie tu przy Altku. Jak nie umiem, wiecie? No trochę takie nie bardzo. Że baba nie umie omletu, no. Nie wiem, czemu nie umiem. No nie umiem omletu. Zobaczymy, czy umiem, nie? Zaraz będę próbowała, jeszcze wam coś pokażę. Po pierwsze, to jeszcze zapomniałam wam o wciarkach powiedzieć do włosów. Mam wciarkę taką, nic nie widzicie, o. Hair Queen, wcierka stymulująca do wzrostu, wena jest z rumiankę, armlą i kapsacyną. I mam wcierkę do włosów taką z Crazy Hair, lawenda. I ona jest znowu z peptydem miedzianym, ekstraktem z baobabu, lesu i zielonej herbaty, kofeina, trecheozaj mocznik, olej konopny i CBD i olej lawendowy. No wydaje się ta lepsza, ale tym mam chyba mniej, więc pierwsza pójdzie ta do tego, żeby ją zużyć. I obiecałam sobie, przepraszam, że już będę wcierać tą wcierkę i masować tym masażerem, wiecie, bo mam. I teraz przepraszam, dostałam po tym, że spróbowałam. I teraz wam pokażę pulpety. Pulpety mailowe. Zaraz wam pokażę, odwrócę was. I pokażę wam pulpety mailowe. Wyłączam. Pulpety mailowe i Raffaello. Zobaczcie, jak wyglądają mailo pulpety furka. No po prostu jak dla dorosłych, nie? Idealne. A tutaj Raffaello. No myślę, że wyszło. I słuchajcie, naprawdę już tym miłym akcentem kończę. Trzymajcie się, buźka, pa, subskrybujcie. No subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, możecie też dawać w dół, żeby znowu był ruch na tym kanale. Pa! Pa!